Cześć, siemano, ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek vlog tym razem. I moi drodzy, dzisiaj idziemy te kudły ściąć, więc będzie miło, fajnie i przyjemnie, se usiądę fajnie. Tak, na pewno po drodze coś ponagrywam u fryzjera, raczej nie nagram, bo wiadomo, prędzej by mnie z fryzjera wywalili niż bym coś nagrał, więc przed fryzjerem wyłączę kamerę, na pewno po drodze coś nagram, jak już mówiłem. A teraz idę się szykować, no w sumie już jestem uszykowany, jeszcze tylko parę rzeczy zrobię. Ogarnę się jeszcze trochę i mogę już lecieć do fryzjera, więc na pewno po drodze coś ogarnę. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę i zostawić suba. A tymczasem zapraszam do oglądania. Powiem a jak zimno. Boże, debil, no kurde debil, nie? Ale piździ niesamowicie. Uroki zimy. Ja wiem, że się tam podkłosie albo coś, tam pani na przystanku się patrzy i mówi: kurde, jaki debil. No debil po prostu, no. Ale tak sobie zdałem sprawę, że jakby tak tak ponagrywać troszeczkę vlogów, no to może by było więcej tych vlogów i może by było więcej tych subów. Nie mówię tam o donate'ach, bo tam się zawsze odbiera te parę groszy na tych streamach. No ten komputer zawsze coś, nie? Miałby być memy z Heizerem, ale mówię, a pierdziele, nie nagram memy z Heizerem, na środę nagram memy z Heizerem, więc będzie fajnie. Jezu, ręka mi cierpnie, więc trochę ujęć nagrywam tak, jak idę sobie. Bo mi zimno, po prostu. No i jesteśmy, zaraz będziemy przy Tesco, więc tak, bo w Tesco mam fryzjera, więc ogólnie będzie fajen. Tak jak mówiłem, w domu fryzjera nie będę nic nagrywał, bo prędzej mnie wywalą niż zrobią mi włosy, pofarbują mi w ogóle. Ale jedno jest pewne, oglądając jak Niko wraca. W ogóle w poprzednim ujęciu w ogóle nie było tego, nie? Nie byłem ostry, ale mam nadzieję, że teraz będę ostry. Ja przepraszam za zmęczenie moje. W ogóle, bo dopiero co wstałem. Do tego fryzjera idę, pewnie mam jakieś 20 minut jeszcze do wizyty, więc na pewno coś jeszcze porobię. Po sklepie sobie pochodzę albo coś sobie kupię, nie wiem. Jezu, pociąg. Ja już idę do sklepu. Trochę wyszumie to wszystko i w ogóle mam nadzieję, że trochę lepiej będzie mnie słychać po obróbce. A jak nie, to się wścieknę. Ale wchodzę już do sklepu zaraz. Więc ja się z wami żegnam i będziemy się widzieli za jakieś 2 godziny, nie? Tak więc, moi drodzy, zobaczymy się, jak już mi zrobią te włosy i trzymajcie się, elo. Siema, tu Nikodem. Wyszedłem od fryzjera. Zobaczymy, jak dojdę do domu, to zobaczymy reakcję mojej siostry i babci. Powiem wam szczerze, że jest lepiej niż ostatnio. Ale pani mi kazała niebieski szampon kupować, więc muszę sobie kupić niebieski szampon. A to mamę poproszę, zadzwonię do niej po filmie, jak nagram. Zobaczymy reakcję babci i mamy i siostry. Mamy nie ma, ojciec chyba jest jeszcze w domu, a jak nie, no to cóż, mamy i taty reakcji chyba nie zobaczycie.
ale wam powiem, że że laska jak mnie tak uczesała, to mówię: o nie, o nie. Oczywiście blondynka musi być, ale jak zobaczyłem to, jak mi postawiła, mówię: spoko, nie, fajnie, ale mówię: kurna, no nie wierzę, tyle wam powiem. Ale jestem zadowolony z efektu. Efekt zobaczycie w domu, bo nie chcę pokazywać za bardzo. I co? Jest cieplej, bo jest godzina przed 11, 10.30 może? 11 około? Chyba tak. Więc spotkamy się przy domu. Dobra, idziemy do tego domu. Jezu, co tu się dzieje? Dobra, jesteśmy. I zobaczymy co i jak. Zobaczymy ich reakcję. Ich reaction musi być, kuźwa, zajebisty, nie? Taki beczam trochę. Rozbeczam. XD. To teraz zobaczycie jaką kurde wasz... chcę zobaczyć waszą reakcję. No i dobrze. Nie no, reakcja młodej bezsenna. Siema, jestem Marek. No. I superancko. Krużyj Puczyń, dzień dobry. Siema, jestem Marek, tak oto się prezentuję ja. Jezu, w ogóle spodziewałem się innego tego, nie? Jezu, syna pracy, ale to nic. Nie, ogólnie miałem mieć taki zamysł, żeby na Reziego się... stylizować, ale kuźwa, babka mi ułożyła na Kruszwila, więc... siema, jestem Marek. Nie no, jest git, uważam, że jest zajebiście. Jest git. Ja się cieszę z tego blond. Z tej i tak będę na razie go postawiał, a nie na Marak. Na Maraka. Na Marka będzie gites. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle ode mnie. Kruszwil Puczyń będzie już niedługo na kanale. No, jeszcze im zrobię zdjęcie na reakcję i będzie git. Tak więc trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapę, zostawcie suba. Trzymajcie się ciepło, cześć.